Dzień dobry moi drodzy, pustynia w Arizonie, dzień trzeci. Na początku przyjechałem tutaj tylko na jeden dzień, ale jak już widzieliście w poprzednich materiałach, trochę się działo, przyjemnie się siedzi, więc cały ten pobyt się odrobinę przedłużył. Ja jestem obecnie w kilkutygodniowej podróży po Stanach Zjednoczonych takim skromnym, wynajętym campervanem, którego widzicie tutaj. Jednak ludzie, których poznacie za chwilę, postanowili pójść o kilka kroków dalej i zbudować sobie własnoręcznie swój luksusowy dom na kółkach. Ten materiał będzie miał dwie części. Na początku zrobimy sobie krótką wycieczkę po mieszkaniu moich gości, chociaż tak na dobrą sprawę to ja jestem gościem tutaj u nich na kempingu, a później porozmawiamy o tym, jak to jest żyć pełnoetatowo w przerobionym autobusie szkolnym. No to moi drodzy, poznajcie Anitę i Tomka. Siema, a za nimi widzimy ich dom, który kiedyś był autobusem szkolnym. Tak, właśnie. Autobusem szkolnym, tak jest. Tomku, z zewnątrz, bo Anita nam pokaże środek, a ty opowiedz nam kilka zdań o tym tworze z zewnątrz. I przede wszystkim, za ile go kupiłeś? Kupiliśmy go za 3,5 tysiąca, kosztował w sumie 4 tysiące z przywiezieniem do Chicago, bo kupiliśmy go w Bostonie, także ja musiałem polecieć po niego, wieje troszkę. Musiałem polecieć po niego i go przywieźć. Jest to Ford E450 z 2001 roku z silnikiem 7.3 diesel, bo to jest ważne, bo to specjalnie szukałem tego silnika, bo niby są nie do zajechania. Panie, a ile to pali? Pali dużo, za dużo. 10 mil z galona, czyli jakieś 24 litry na 100 km. No panie, przy obecnych cenach benzyny chyba boli, co? No boli. Właśnie teraz bardzo boli. Mieliśmy jechać do Kalifornii i chyba będziemy rezygnować przez to, że w Kalifornii jest benzyna dużo droższa niż gdziekolwiek indziej. Podchodzi do ciebie prawdopodobnie kilka osób dziennie i pyta się o tego vana, więc wiem, że odpowiedzi już masz przygotowane. Z czego jesteś im najbardziej dumny? Z jakiego rozwiązania? Bo wiem, że budowałeś go od A do Z samotnie z Anitą, bez żadnych wcześniejszych doświadczeń w przerobieniu samochodów. Z czego jestem najbardziej? Nie wiem, chyba z tego, że żyje nam się w nim bardzo dobrze i czujemy się jak w domu i niewiele chcemy zmienić, aczkolwiek będziemy robić niedługo zmiany. No mamy wszystko w tym autobusie, mamy ciepłą wodę, mamy prądu tyle, ile potrzeba, bo bierzemy prąd z solarów, a tutaj w Arizonie słońca nie brakuje. Mamy ile? Mamy 70 czy 80 galonów wody, także wystarcza to nam takiego oszczędnego życia na jakieś 4-5 dni spokojnie. Mamy ogrzewanie, no mamy wszystko co potrzeba. Z jednej konkretnej rzeczy, no to nie wiem, chyba to, że mogę motor wozić. To jestem najbardziej zadowolony, bo lubię jeździć na motorze. No i to jest super zajawka, bo możecie sobie przyjechać swoim... O, czy on ma jakieś imię? Autobus nie. Nie ma. To jest nasz autobus. Okej, no to jeździcie sobie waszym autobusem, który no, na takich drogach, w jakich jesteśmy obecnie, bo tu jest taki teren dla samochodów offroadowych i właśnie tutaj sobie na kilka dni zamieszkaliśmy. No i wtedy po prostu wyciągasz moto i sobie eksplorujesz okolice. Tak jest. Anita, środek. Środek, zapraszam. Zapraszam was do środka, bardzo miło mi was u siebie gościć, więc od samego początku zależało nam najbardziej na tym, żeby było tutaj bardzo domowo, bo po prostu żyjemy tutaj na full time, to nie jest nasz weekendowy autobus czy coś, tylko żyjemy tutaj na stałe. Nie jesteście turystami jak ja, tylko prawdziwymi hardkorowcami. Tak, dlatego mamy właśnie roślinki, mamy kocyki, poduszeczki, żeby właśnie było jak najbardziej komfortowo, jak najbardziej domowo. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. To jest nasze łóżko. Mamy też dodatkową sofę, która się rozkłada do pełnowymiarowego łóżka, także jeśli kiedykolwiek chcemy mieć gości, to bez problemu możemy zapraszać wszystkich. Nawet mieliśmy ostatnio kolegę, także fajna możliwość też dla nas. Na tej ścianie mamy bardzo dużo szafek, szuflad, przechowujemy tutaj strasznie dużo rzeczy. Po przeciwnej jest lodówka, którą zrobił Tomek sam. Zależało nam na tym, żeby właśnie mieć szuflady, mieści się tutaj bardzo dużo jedzenia. Jedyne, czego nam brakuje, to zamrażalnika, ale jest taka mała szansa, że niedługo gdzieś tutaj się pojawi, także bardzo się cieszę z tego powodu. Ogólnie jeśli chodzi o tą część, to jest kuchnia i jest to moje ulubione miejsce. Mamy dwupalnikową kuchenkę, mamy bardzo dużo szuflad właśnie na przechowywanie różnych rzeczy, zlew, na górze również szafeczki. Liczyliście kiedyś, ile macie tutaj metrów kwadratowych? Wiesz co, około 10 metrów myślę, że tutaj sprawdzaliśmy przed robieniem naszego Ventura. Jest tutaj na tyle dużo miejsca, że ja na spokojnie robię sobie tutaj jogę. Wprawdzie nie podniosę rąk do góry, ale bardzo często tutaj ćwiczę. Ile masz wzrostu? 1,72 m. 1,72 m i jeszcze jest kilka centymetrów tak, tam na górze. Tak, a tutaj to już w ogóle jest naprawdę sporo i Tomek, jeśli chce się wyprostować, no to tylko tutaj ma taką możliwość. Mi się niestety nie uda nawet tutaj, ale jakbym był tak z 15 cm niższy, to wydaje mi się, że mógłbym spokojnie, komfortowo w takim busie żyć. No i podobne pytanie jak do twojego małżonka. Z czego jesteś najbardziej dumna w tej części autobusu? Coś, może jakieś rozwiązanie, którego nie widziałaś często u innych vanliferów, bo na pewno też obserwowaliście temat, czerpaliście inspirację. Wiesz co, no, chyba najbardziej jestem dumna z tego faktu właśnie, że jest tutaj bardzo domowo. Każda osoba, która wchodzi, mówi, że wow, to nie jest taki typowy van, w którym się po prostu tam żyje, tylko naprawdę czuć, jakby się było w domu. Chyba z tego po prostu. Bardzo lubię tutaj przebywać. W ogóle idea całego vanlife'u na początku była dla mnie przerażająca, ale jak już zrobiliśmy sobie taki własny, komfortowy domek, to czysta przyjemność. No tak, bo nawet patrząc tutaj, no to jest jak kuchnia w każdym domu, który wynajmowałem. Czy okej, lodówka jest bardzo nietypowa, ale generalnie tutaj ta cała przestrzeń przede mną, to można byłoby zgadnąć, że żyjecie po prostu w takim małym domku gdzieś tam na środku pustyni. Z tą różnicą, że ten jest domkiem na kółkach. I tutaj jeszcze tylko chciałem zaznaczyć, bo to jest rzecz, która wielu osobom może przeszkadzać w vanlife'ie, mianowicie załatwianie takich rzeczy jak prysznic czy toaleta, i tutaj mają to naprawdę świetnie rozwiązane. Ja miałem okazję wczoraj wziąć tutaj prysznic i ta woda jest naprawdę piekielnie gorąca, więc ludzie, którzy boją się tego typu rzeczy, naprawdę jak widzicie odrobina miejsca, odrobina inwencji twórczej i można wszystko załatwić bez problemu. Ja celowo poprosiłem Anitę i Tomka, żeby opowiedzieli tak po łebkach o tym projekcie, ponieważ wiadomo, mogliby opowiadać o samym autobusie długimi godzinami. Jednak nie ma to sensu, ponieważ oni nagrali już materiał, w którym opowiadają o całym tym projekcie. Możecie go znaleźć u nich na kanale, link znajdziecie w opisie, a tutaj macie tytuł tego filmu. Natomiast ja, w związku z tym, że spędziłem z nimi teraz kilka dni, praktycznie całe dnie spędziliśmy na siedzeniu i rozmowach, chciałbym porozmawiać i przedstawić wam to, co mają w głowie ludzie, którzy postanowili rzucić wszystko i przeprowadzić się do autobusu. A tutaj jak widzicie renderują się właśnie moje vlogi, podkradam im prąd, bo mają 400-watowe solary, więc prądu naprawdę jest co niemiara. Ja wiem, że sam pomysł wyjazdu na pustynię w Arizonie, żeby spędzić ze znajomymi weekend wśród kaktusów, dla wielu z was może być dosyć absurdalny, ale sam fakt organizowania wyjazdu z ziomeczkami już chyba trochę mniej. Ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, ale w 2022 roku nikogo w Stanach Zjednoczonych nie dziwi fakt wypisywania ręcznego czeków, czy też wypłacania ich w bankach, czy w bankomatach. Nie mówiąc już o tym, że ludzie muszą korzystać z różnych aplikacji takich jak PayPal czy Venmo, żeby szybko rozliczać się pomimo różnych kont w bankach. U nas w kraju już w 2013 roku największe banki zawarły porozumienie stworzenia wspólnego systemu płatności, który powstał pod nazwą Blik. Idzie lato, pogoda będzie coraz piękniejsza i coraz częściej będziemy mieli chęci i okazję wyskoczyć gdzieś na weekend ze znajomymi. I jak to często bywa, jedna osoba przywiezie zatankowany samochód, druga kupi napoje, trzecia przygotuje jakieś jedzenie. Tylko jak to później porozliczać? Jeździć do bankomatów, wypłacać gotówkę, zbierać od wszystkich numery kont, robić przelewy? Bez sensu. Przecież macie swoje numery telefonów. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć w aplikacji mBanku, znając tylko numer telefonu odbiorcy, natychmiast i bez żadnych dodatkowych opłat prześlesz pieniądze na jego konto, niezależnie od tego, w którym banku ma on otwarty rachunek. Jeśli wy chcecie wypróbować mBank, to teraz przy otwarciu rachunku możecie zgarnąć nawet do 300 zł oraz promocyjne oprocentowanie w wysokości 2,2% na koncie do automatycznego oszczędzania, czyli moje cele. Więcej informacji o ofercie mBanku znajdziecie pod linkiem mbank.pl/cash. A teraz zapraszam do rozmowy z Anitą i Tomkiem. Tutaj jest w ogóle bardzo podejrzana akcja, ponieważ nasi sąsiedzi, co oni wczoraj robili? Ciężko stwierdzić, ogólnie przez jakieś 16 godzin myli naczynia. To samo to jest podejrzane. Ja się chciałem zapytać tych, co się znają, jak się robi metamfetaminę, czy jest dużo mycia, bo to tak wyglądało jak produkcja dragów. Czujemy się trochę, jakbyśmy byli w Albuquerque, śladami, wiecie, Waltera White'a. Tak jest. Ja wiem, że to brzmi jak żart, ale jesteśmy naprawdę w 100% serio. Oni tam mają miskę, w której myją jakieś naczynia i to po kilka godzin dziennie, więc Walter White. Czy przez te 2 lata podróży mieliście jakieś takie dziwne sytuacje związane z tym, że bardzo często śpicie w takich dzikich miejscach po prostu, gdzie nie macie ludzi? Bo ja wiem, że dla wielu osób to jest największy strach, że co jeżeli, dla mnie też w sumie, jak jeżdżę gdzieś w nocy i ląduję w jakimś podejrzanym miejscu i nie wiem, co jest dookoła mnie, to się boję, że mnie ktoś tam, wiecie, zastrzeli. No. Mieliśmy tylko jedną sytuację. Raz próbował nam gość na stacji benzynowej, gdzie było pełno świateł, pełno ludzi, próbował ukraść motor, ale to szybko go spłoszyliśmy, także skończyło się wszystko dobrze. A tak to nie, nigdy nie mieliśmy. Raczej nie płacimy za campgroundy, bo są zawsze o wiele ładniejsze z naszego doświadczenia po prostu. Tak jest. No i też płatny campground z reguły co ma? Ma toaletę i ma prysznic. Wy macie toaletę i prysznic. Tak, więc... tak, my jesteśmy w zupełności samowystarczalni, więc nie potrzebujemy takich rzeczy jak podpięcia jakieś do prądu, czy właśnie toalety, pralki czy cokolwiek innego. Tak jest. No i też największy plus jest taki, że bardzo często nie ma sąsiadów nigdzie w okolicy, bo kempingi w Stanach, w szczególności popularne, to jest dosłownie co pół metra osobne miejsce. Mieliście jakieś takie odludzie, że przez kilka dni nie widzieliście nikogo? Tak, było w Nowym Meksyku. W Nowym Meksyku byliśmy naprawdę w takim miejscu, gdzie po paru dniach, już nawet pamiętam, mówiłem do Ciebie, że pasowałoby na jakichś ludzi spojrzeć, bo nie było nikogo. Dosłownie nie było nikogo, było pustkowie. Tam prawie nic nie było, bo Nowy Meksyk jest dość pustym stanem, także... Ale to też ma swój urok i też było pięknie. Co Wy robicie całymi dniami? Bo mieliście normalne życie w Chicago, oboje mieliście pracę i co się stało w Waszej głowie, że postanowiliście, że dobra, jolo, jedziemy busem, bo wiem, że Anita na początku nie była przekonana do tego pomysłu. Nie, ja absolutnie nie byłam przekonana do tego pomysłu. Jak się poznaliśmy, to pierwsza rzecz, jaką usłyszałam od Tomka, to właśnie, że kupił sobie Vena, bo miał wcześniej innego, przerabia go na mieszkanie i rusza w drogę, rzuca wszystko, rzuca pracę, sprzedaje samochód, pozbywa się mieszkania i jedzie w drogę. Także jak ja to usłyszałam, to przeraziłam się po prostu, ale później zrozumiałam, że po prostu musimy to zrobić, bo on nie wybaczy tego ani mi, ani sobie. Wiedziałam, że musimy na przynajmniej kilka miesięcy ruszyć. No i stwierdziłam, znaczy razem stwierdziliśmy po prostu, że przydałoby się mieć coś większego, gdzie przynajmniej będzie się można wyprostować, bo jednak ruszyliśmy w drogę na pełen etat, a nie tak na chwilę, więc chcieliśmy mieć coś wysokiego, coś większego, dodatkowa przestrzeń dla gości, tak jak Wam mówiłam już wcześniej, ale znaczy, to był taki, autobus okazał się być takim strzałem w dziesiątkę. To był taki kompromis, bo ja byłem gotowy jechać tym autobusem we dwójkę, tym Venem we dwójkę, no ale Anita nie bardzo jej się ten pomysł podobał. W sumie teraz tak z perspektywy czasu to chyba miała rację, bo jednak fajnie i wygodnie jest podróżować mając łazienkę, prysznic i trochę miejsca dla siebie, także... Tak, ja podziwiam wszystkie osoby, które podróżują bez łazienki przede wszystkim, bo prysznic to swoją drogą, ale często jesteśmy w takich miejscach, że po prostu albo nie ma łazienki, albo jak jest łazienka, to taka, która naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Czyli macie jakąś taką swoją rutynę, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujecie, budzicie się i robicie co? No właśnie to jest w tym stylu życia, że nie do końca da się mieć taką codzienną rutynę. Ja muszę zrobić z rana kilka rzeczy, żeby mój dzień poszedł tak, jak powinien pójść, ale nie wiem, czy wspominałeś, my mamy swój własny kanał YouTube, także dużo... Nie bój się powiedzieć pracy. Możesz powiedzieć pracę. Nikt cię za to nie zajmuje. Nie, chodzi mi, że dużo czasu w tygodniu kręci się wokół tego YouTube'a, także 3, 4, czasami 5 dni w tygodniu nagrywamy. Później to wszystko trzeba zmontować, ktoś musi zrobić miniaturki, zdjęcia, no cała obróbka ogólnie tego, wokół tego. Więc ja zazwyczaj się zajmuję tym wszystkim, bardzo dużo czasu to schodzi, to jest jednak praca na pełen etat. W tym momencie zdecydowaliśmy się, że pójdziemy w YouTube na całego, dlatego pracujemy nad nim głównie. Wcześniej mieliśmy sklepy internetowe, ale ta pandemia to wszystko nam troszeczkę popsuła i po prostu próbujemy, co się da. No, ja zajmuję się, zbudowaliśmy stronę, sklep, na razie jeszcze troszkę walczymy z tym bardzo skomplikowanym polskim prawem podatkowym, nie wiem jak to nazwać, rozrachunkowym i no, będziemy próbować coś zrobić większego na YouTubie. Skąd w ogóle pomysł na taki lifestyle? Bo to nie jest coś, co rodzi się, budzisz się rano i mówisz, dobra, od dzisiaj będę mieszkał w busie, tylko to gdzieś jest coś... Anicie przedstawiłeś swój pomysł, który miałeś w głowie, ale z czego to u Ciebie wynikało, że... Właściwie z czego to wynikało, to ja nie wiem, ale ja od zawsze miałem takie poczucie, że takie standardowe życie, nazwijmy to, nie jest dla mnie. Ja naprawdę męczyłem się, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że miałem złe życie, ale... Nie dawało mi to, nie dawało mi to radości i przez długie lata nie wiedziałem, co powinienem zmienić w swoim życiu i po prostu to narastało. Ja się inspirowałem też właśnie ludźmi na YouTubie, którzy podróżują i tak naprawdę dzięki podróżnikom z YouTube'a robimy to, co robimy teraz, bo po prostu musiałem dostać takiego kopa, musiałem zobaczyć, że ktoś inny dał radę, był w stanie po prostu zmienić swoje życie i stwierdziłem, że jak inni mogą, to ja też chyba mogę, nie? Były takie momenty, w których wątpiliście, że ten plan wypali, bo no, razem budowaliście tego busa w sporej części, na pewno było też sporo frustracji, tak. Ale były takie momenty, że mówicie, dobra, w dupie z tym, wracamy do normalnej roboty, mieszkamy w mieście? Oj tak, zdecydowanie było kilka takich momentów, kiedy mieliśmy wątpliwości, byliśmy gotowi po prostu to wszystko rzucić, wrócić do normalnej pracy i do naszego standardowego życia. Tak, nawet ja myślę, że nawet do ostatniego dnia już przed samym wyjazdem ja nie do końca byłem pewny, czy my to naprawdę zrobimy, bo jednak było to bardzo straszne, przerażające, ale teraz nie żałujemy. Mówiliście, że znajomi już wam przestali wierzyć, że kiedykolwiek ruszycie w tą trasę, bo miała trwać budowa 3 miesiące, no tak, ale się cały czas przedłużała. Też nie ma co się dziwić, bo jak gdyby oboje robiliście to po godzinach po prostu, tak? Nie tak, my pracowaliśmy nad autobusem po pracy i w weekendy, kiedy wszyscy nasi znajomi chodzili na imprezy, wyjeżdżali na jakieś wyjazdy, to my siedzieliśmy po prostu pod naszym biurem, który wcześniej wynajmowaliśmy i skubaliśmy coś tam, malowaliśmy, przerabialiśmy, ładowaliśmy pieniądze w projekt, i często było tak, że nie widzieliśmy żadnych efektów, bo to były tak drobne rzeczy i co kilka miesięcy mieliśmy po prostu taką rozmowę, siadaliśmy i zastanawialiśmy się, czy to jest faktycznie coś, w co my powinniśmy brnąć, czy po prostu powinniśmy odpuścić, wrócić do normalnego życia i korzystać z niego tak jak wszyscy inni nasi znajomi, którzy, tak jak sam powiedziałeś, w pewnym momencie tracili wiarę w nas, co jeszcze nas po prostu dobijało. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich znajomych. A jak reakcja rodziny? Bo ja rozumiem, że już rodzina Tomka to założyła, że on już jest stary i mu odwaliła na starość, bo pomiędzy wami jest ile lat różnicy? 11. Troszkę ponad 11 lat. 11 i miesiąc. Więc podejrzewam, że twoja rodzina miała większe wątpliwości? Nie, właśnie wbrew pozorom zdecydowanie nie. Tomek nawet się, że tak powiem, zdradzę, bał nawet powiedzieć swojej rodzinie o tym pomyśle. Moja rodzina wiedziała w sumie od początku. W mojej rodzinie wydarzyło się parę takich rzeczy, które wszystkim członkom, że tak powiem, dało do myślenia i wszyscy w pewnym momencie zrozumieliśmy, że tak naprawdę nie ma na co czekać w życiu, trzeba z niego po prostu korzystać, bo jest krótkie i kruche. Dlatego tak, ale w każdym razie jeśli chodzi o twoją rodzinę, na przykład Tomek ma dużo rodziny w Polsce i myślę, że mogliby nie do końca rozumieć naszą ideę na życie, gdyby nie zobaczyli tego tak jak teraz widzą na naszych filmach. Tak, bo jak się tak mówi komuś, że się chce sprzedać wszystko i wsiąść do autobusu, starego autobusu szkolnego i mieszkać i nie mieć domu, no to brzmi tak dziwnie troszkę. Pierwsze pytanie jest, czy nie bierzesz jakichś podejrzanych narkotyków? Tak jest, także ja się wcale nie dziwię. Tak, nawet jak dzwonimy i mówimy, że jesteśmy czwarty dzień na pustyni z jakimś typem z YouTube'a, no to może zabrzmieć dosyć dziwnie, a jak jesteśmy w stanie to przekazać w pięknym filmie, no to tak. To jest fajne właśnie, że możemy się po prostu bardziej podzielić naszym życiem. Bo to tak chyba jest, że ludzie sobie wyobrażają takie życie w kamperach jako takie życie na granicy bezdomności, powiedziałbym. Bo jeżeli patrzysz się na takiego kampera, jakiego ja mam, czyli zwykłego wynajętego na kilka tygodni, który jest budżetową opcją, no to faktycznie nie ma tam zbyt wielu luksusów, ale u was, no kurde. Tak. Brałem u was gorący prysznic. I jedyny minus jest taki, że nie mogłem się wyprostować, ale to jest wszystko do ogarnięcia. No, jak gdyby macie tą przestrzeń świetnie zaaranżowaną, ale czy jest jednak coś takiego, czego wam brakuje na co dzień? Bo jeżeli parkujecie w miejscach, w których macie internet, macie słońce, macie już takie dwie podstawowe rzeczy typu prąd i internet, który jest wam potrzebny do pracy, ale coś takiego, za czym tęsknicie, że mieliście na przykład potrzebę chociaż raz pojechać do hotelu, tak po prostu mówiliście sobie, mam dosyć już tego vana, chcę spać w hotelu? Nigdy, a nawet przed wyjazdem powiedzieliśmy sobie, że raz na kilka miesięcy będziemy sobie po prostu pozwalać na taki luksus wynajęcia Airbnb czy właśnie hotelu. Nigdy nie mieliśmy takiej potrzeby. Tak. I w sumie... Mało tego, jak jedziemy do Chicago na przykład i jesteśmy na podjazdach u naszych znajomych, to śpimy w autobusie, a nie u nich w domu. Tak. Bo jest to nasz dom. Oczywiście zawsze nam wszyscy proponują, ale wolimy po prostu u siebie, bo... Tak, bo jest to nasz dom i w domu się czujemy najlepiej. No. Bo to jest właśnie coś, co mi ostatnio powiedziałeś. Pytałem się ciebie o jakąś część, czy masz? Powiedzieć tak, mam w domu. I to mnie tak bardzo mocno uderzyło, bo nie powiedziałeś mam w busie, mam w vanie, tylko powiedziałeś... Ale to też zajęło chwilę, zanim zaczęliśmy autobus nazywać naszym domem. No ale to, czego nam brakuje, ja nieraz się nad tym zastanawiałam, to jest jedynie rodzina. ale z drugiej strony wprawdzie jesteśmy praktycznie na drugim końcu kraju od naszej rodziny, ale jak już się z nimi spotkamy raz na te parę miesięcy, to naprawdę... To i tak macie już ich dosyć. Właśnie zdążymy się stęsknić. Nie, właśnie bardziej doceniamy te spotkania. Tak, wcześniej byliśmy od siebie dosłownie, nie wiem, do mojego taty 15 minut, do rodziny Tomka 45 minut. Mieliśmy siebie po prostu na wyciągnięcie ręki, że tak powiem. Ale nie docenialiśmy tego tak bardzo jak teraz. Teraz jak się spotykamy, to nie możemy przestać gadać ze sobą po prostu. Także to jest piękne. A z takich rzeczy jeszcze, które może to nie, że brakuje, tylko jak się mieszka w takim autobusie i musi się myśleć o tym, że ile wody się zużywa i takie rzeczy. Ja za każdym razem jak zajeżdżamy do kogoś i biorę prysznic, to się nie mogę nadziwić, ile tej wody się leje i że ja mogę tyle tej wody zużyć. No tak, i to jest fajne i później jak się wraca tutaj, to przez parę dni jest takie, że jednak brakuje tego tej takiej wolności, tak, ale... to prawda, takie małe rzeczy jak gotowanie bez żadnych ograniczeń stały się dla nas po prostu luksusami. Tak. No dobra, ale mówisz gotowanie bez żadnych ograniczeń, a wczoraj Tomek mi powiedział, że wasza butla gazowa, która starcza wam do gotowania i do ogrzewania wody, bo podgrzewacie ją gazowo, wymieniacie ją raz na miesiąc i kosztuje was to? $17, tak średnio $17 za wymianę. Czyli tak de facto nie musicie się z tym bardzo ograniczać, bo wy napełnić butlę możecie wszędzie, tak? Tak, to prawda. Znaczy to bardziej chodzi o wodę, jeśli chodzi o gotowanie, no to może tam nie powiedzieć. No, czasami się tak zdarzyło, że gotuję, zupa stoi na gazie, a nagle... nie ma gazu. Coś nie tak. Jesteśmy w takim miejscu jak tu i jest problem, bo trzeba wszystko zwinąć. Tak, a jak żyjesz w normalnym domu, to nie zastanawiasz się po prostu nad takimi rzeczami. Tak. Ile czasu ci zajęło przekonanie się do tego pomysłu? Bo ruszyłaś, już wiedziałaś, że to jest to, czy to raczej było tak, że no dobra, dam mu kilka dni i może sobie odpuści? Dopiero w sumie jak ruszyliśmy, to... w sumie od razu poczułam, że to jest naprawdę coś, co ja bym mogła robić dłużej. I z każdym tygodniem ja się tak bardzo w to wkręcałam. Praktycznie w sumie po pierwszych 2 tygodniach ja się czułam, jakbym robiła to od zawsze. I absolutnie nie chciałam wracać do naszego starego życia. Teraz jak w ogóle pomyślę o tym, że mielibyśmy wrócić do Chicago, no to nie ma takiej możliwości. Jak się spróbuje takiego życia, takiego trochę, że tak powiem, niezależnego, to nie ma powrotu. Przynajmniej dla nas. Tak. My na razie czujemy się, że się jeszcze rozkręcamy w tym wszystkim, mimo że już 2 lata to robimy, ale naprawdę ja się dopiero zaczynam coraz lepiej czuć w tym, co robię. Macie jakiś taki deadline sobie dajecie na tego rodzaju podróże, czy raczej po prostu zobaczymy, jak będzie? Czy na przykład na początku myśleliście, że zrobicie rok na start, czy... Im mniej planujemy, tym lepiej nam to wychodzi i bardziej szczęśliwi jesteśmy, bo po prostu mamy ochotę, tak jak tutaj jesteśmy, nie mieliśmy planu, ile będziemy dni siedzieć. Po prostu jest fajnie, siedzimy. My jeszcze posiedzimy 2 dni, pojedziemy dalej. Znajdziemy fajne miejsce, znowu się zatrzymamy na jakiś czas. Jak nie będzie fajnie, to pojedziemy dalej. Czy było jakieś takie ogromne zaskoczenie, jakaś trudność, której się wcześniej nie spodziewaliście? Bo ja na przykład, jak zaczynałem ten mój taki turystyczny, chwilowy van life, bałem się właśnie o znajdowanie różnych miejscówek, a później się okazuje, że wpisujesz sobie na mapę miejscowość, w której chcesz spać i po prostu dookoła masz płatne, bezpłatne kempingi. Więc to był taki mój największy strach. A później się okazało, że jak mam potrzebę, to dosłownie pojechałem do Phoenix, spotkałem się z koleżanką, zaparkowałem na pierwszej lepszej ulicy, zawinąłem rolety i poszedłem spać. A jak było u was? Jakaś taka rzecz, której się baliście na początku i później się okazało, że w ogóle nie było takiej? Na początku wszystko było straszne tak naprawdę. Ja pamiętam pierwsze te takie noclegi, to jak tylko gdzieś byliśmy i słyszałem, że jedzie jakiś samochód, to już człowiek miał w głowie, kto to jedzie, trzeba było sprawdzić. Takie strachy od razu przechodzą. Poza tym, jeśli chodzi o szukanie miejsc, są aplikacje. Vanlife robi masę ludzi w tym momencie w Stanach, więc... Szlaki są przetarte, tak, szlaki są przetarte, wymieniamy się miejscówkami, dzielimy się, są w tych aplikacjach, każdy wystawia reviews, robi zdjęcia, więc czasami można wejść i dokładnie zobaczyć, jak to miejsce będzie wyglądać, co tam się dzieje, jaki jest zasięg, czy jest woda w okolicy, także w tym momencie nie ma najmniejszego problemu i... Ja myślę, że my się już nie boimy w ogóle takich dzikich miejsc i takich nieznanych miejsc. Ja też właśnie odkrywam taką ciekawą rzecz, bo kiedyś jak zaczynałem podróże i jeździłem gdzieś tam po Azji Południowo-Wschodniej, później w innych miejscach świata, czy na przykład w Meksyku ostatnio spędziłem kilka miesięcy, no to się okazywało, że ludzie, których spotkałeś w hostelu A 3 tygodnie temu, spotykasz ich w hostelu B i C w następnych miejscach, bo to jest coś, czego mnie nauczyły podróże, że z perspektywy YouTube'a może się to tak wydawać, że robisz coś, odkrywasz jakieś niesamowite rzeczy, o których nikt nie wie, a prawda jest taka, że nawet w przypadku Stanów, co mnie bardzo zszokowało, to nadal są utarte szlaki. Pomimo tego, że teraz byliście Nowy Meksyk, byliście Teksas, wymieniamy się miejscówkami, ja tam jeszcze nie byłem i mówicie mi nazwę, a ja mówię, o, mam na mapie, mam to zaznaczone. Więc to jest wszystko, wszyscy jeżdżą w te same miejsca. Dokładnie, to jest bardzo dużo podróżników, którzy podróżują w taki sam sposób jak my i wystarczy, że wejdziesz w Google, wpiszesz sobie, co zobaczyć w Arizonie, co zobaczyć w Nowym Meksyku i to są wszystkie te same miejscówki, także... Wszyscy chcemy zobaczyć te najciekawsze miejsca, no bo są najciekawsze, to nie bez powodu tam jeździmy. Ameryka jest ogromnym krajem i no nie da się tego wszystkiego zobaczyć tutaj, bo z jednego stanu by trzeba było miesiące, bo naprawdę można w przeróżne miejscówki jeździć. Tak samo najlepsze miejscówki, przynajmniej w naszym wypadku, my się dowiadujemy od innych ludzi. To jak na razie opowiadacie o tym tak, że wszystko jest łatwe i super, a na pewno są jakieś rzeczy, które was kurzają w tym vanlife'ie, które wydają wam się ciężkie. Czy po 2 latach nadal nie macie czegoś takiego? Trudno jest o rutynę, ale to jest z jednej strony dobre, z drugiej strony to jest złe, bo w Chicago mieliśmy taką rutynę, że aż można było umierać z nudów. A tutaj znowu każdy dzień jest zupełnie inny. Jesteśmy co chwilę w innym miejscu, co chwilę w innym stanie, co chwilę jest inna pogoda. Teraz jesteśmy na pustyni, musimy się przestawić na tak niski poziom nawilżenia powietrza, że po prostu usychamy w całości. Tak, i mróz. I mróz wczoraj, tak. Właśnie, bo jak mnie tu zaprosiliście, Anita mi napisała, słuchaj, jest tutaj ciepło, fajnie, będzie super, a tu się okazuje, że my w kurtkach zimowych siedzimy. My tu byliśmy jeszcze parę dni wcześniej, w tamtym tygodniu i było naprawdę gorąco. Było po 35 stopni Celsjusza i w końcu spadło do 15 chyba, tak? Wczoraj? A tak jak wczoraj w nocy było, to jak my tutaj jesteśmy, to nie było nigdy. Także ta pogoda się naprawdę tutaj zmienia. Ale coś, co przed chwilą Tomek powiedziałeś, że jakbyś chciał zwiedzić każdy stan, to musiałbyś poświęcić długie tygodnie albo miesiące. I to jest coś, czego ja wam zazdroszczę, bo ja wiem, że ruszam z Las Vegas i mam 8 tygodni i to, co zrobię przez te 8 tygodni, to jest wszystko, co ja mam. Macie cel tej podróży, typu zobaczyć wszystkie stany, odwiedzić wszystkie ghost towny, zobaczyć wszystkie wodospady, czy... Ja myślę, że chcielibyśmy zobaczyć wszystkie stany, ale to nie jest jakiś taki cel, na który mamy straszne ciśnienie. Tak jak mówisz, my po prostu jeździmy i jeśli nam się miejsce podoba, to zostajemy nawet 2 tygodnie. Tak było w Teksasie. Pojechaliśmy do Crystal Beach i okazało się, że zostaliśmy 3 tygodnie. Tak, a mieliśmy być kilka dni. Znaczy, naszym jedynym takim ograniczeniem w tej podróży to jest pogoda. Tak myślę, że jedynym, bo jeżeli pogoda nam nie pasuje, dlatego na przykład nie zwiedziliśmy całego Nowego Meksyku tak jak chcieliśmy, przez to, że było za zimno. Musieliśmy uciekać stamtąd przed mrozem. Najniższa temperatura, w jakiej mieszkaliście w vanie? -15. Nasz piecyk do gazu zamarzł 3 razy. Coś nam jeszcze zamarzło. Basto nam się zepsuło. Tak, no. Podłoga nie jest w ogóle zaizolowana i chodzenie po podłogi było hardcorem. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Bo mieliśmy jeździć za słońcem. Tak naprawdę... Mieliśmy nie mieć ogrzewania. Tak naprawdę miało nie być nawet ogrzewania. Ogrzewanie zostało założone jako jedna z ostatnich rzeczy, także... Nie jest źle. Tak naprawdę ja byłam nawet pod wrażeniem, jak dawaliśmy sobie radę w takich temperaturach. -15 najniżej, a najwyżej? 45. Las Vegas, tak. Ja jestem bardzo zadowolona z tego autobusu, tak naprawdę niczego mi nie brakuje. Jedyne, co mi przeszkadza, to to, że akumulujemy dużo rzeczy. Po prostu chciałabym raz na kilka miesięcy przesortować wszystko, powyrzucać, bo po prostu jak się wyprowadzaliśmy z mieszkania, pozbyliśmy się, myślę, na spokojnie 80% naszych rzeczy. Ja bym powiedział, że więcej nawet. Ale stopniowo po prostu się to zbiera, a my nie mamy gdzie chować takich rzeczy, także po prostu trzeba pilnować ilości i czasami coś powyrzucać, posprzątać. Mam do was prośbę. Musicie albo się przesiąść bardziej jeszcze z tyłu busa, ty Anita, albo z przodu, bo macie po połowie podświetlane twarze. Pamiętajcie, że ja nie wiem, co ja robię, więc proszę bez pretensji, że wam się oświetlenie nie podoba. No nie wiem, no chyba tak to musimy zostawić, no bo jak inaczej? No nie, no jest okej. Jest kaktus, jesteście wy. Zachodzi słońce, to co zrobimy? Nie wyłączymy go. No właśnie, no mówiłem, wstańmy rano i nagrajmy. Nie no, faktycznie mówiłeś, to pamiętam. Koło 11:00. No brzmi to dosyć zabawnie, że ludzie, którzy mieszkają na 10 metrach kwadratowych mówią, że mają za dużo rzeczy, ale rozumiem, że to się trochę zmieniło wam w głowie, jak gdyby... ilość rzeczy, której potrzebujecie do szczęścia. Tak jest. Zdecydowanie. Tak, teraz mieliśmy naprawdę sporo rzeczy. Teraz wiemy, że naprawdę nie trzeba wiele do szczęścia. to, co mamy najpotrzebniejsze, to wszystko jest w tym autobusie i tak jak mówimy, mamy nawet za dużo. Czy myślicie, że taki styl życia jest dla każdego? Co byście polecili ludziom? Absolutnie nie uważam, że jest to dla każdego, ale uważam, że każdy powinien spróbować, zanim wyda taką opinię, że to nie jest dla niego. Znaczy, jeżeli ktoś o tym myśli, to koniecznie powinien spróbować, bo jeżeli o tym myśli, to może jest to dla niego. Jeżeli kogoś to nie interesuje, no to nie polecam, bo dużo wyrzeczeń, dużo zmian. Jest to na pewno całkiem inny styl życia. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Brakuje wam czegoś do szczęścia? Czy brakuje nam czegoś do szczęścia? Nie, bo szczęście jest o tu. Kolejna wyczerpująca odpowiedź. Ale nie, to jest bardzo... Wydaje mi się, że trafna odpowiedź, no bo tak, ja cały czas mam wrażenie, że mi się w życiu nudzi, szukam czegoś nowego, zmieniam kraje, tutaj próbuję busem, tutaj próbuję z plecakiem i pomimo tego, że te rzeczy mi się podobają, no to gdzieś tam cały czas, no nie wiem, czy może szukam szczęścia, może właśnie to chodzi o to, że ta droga jest ciekawa, a nie właśnie, o osiągnięcie gdzieś tam właśnie o to chodzi, tak. To chodzi o tą drogę, bo docierając do tego celu, który sobie postawimy, no to postawimy sobie następny, jeszcze większy, to kończy się ta droga i trzeba coś następnego sobie znaleźć, więc trzeba się cieszyć tą drogą po prostu. A tak jak mówisz, według mnie szczęście siedzi tu, bo jak chcesz być szczęśliwy, to możesz być szczęśliwy w tym momencie. Zawsze miałeś takie podejście w życiu? Nie. Nie, w ogóle ta podróż, raczej zmiana stylu życia bardzo zmieniła nasze głowy, podejście do życia, to jak traktujemy siebie, jak traktujemy ludzi, w ogóle podejście do samych siebie. Ten styl życia dał nam bardzo dużo czasu na to, żeby się zagłębić w samego siebie, żeby poznać samego siebie. Mam wrażenie, że jak żyłam w Chicago, nie wiem jak ty, będę mówić za siebie, że z każdej strony leciały na mnie bodźce, nie miałam nawet chwili, żeby siąść z własnymi myślami, a tutaj jesteśmy bardzo często, praktycznie 99% czasu spędzamy w naturze i to jest piękne właśnie, że można się wyciszyć, można sobie porobić jogę, pomedytować i po prostu być samym ze sobą, poznać siebie po prostu. Nie czujecie się czasami samotni? Macie takie możliwości, że poznajecie innych ludzi na trasie, z którymi zostajecie na dłużej, kumplujecie się, pijecie sobie piwko, siedzicie na kempingu, bo w hostelach to jest łatwe, bo ja się tak właśnie z tym podróżuję tym vanem stosunkowo niedawno, półtora tygodnia raptem, no ale jak się z kim spotykam i kogoś poznaję, to już są raczej moi znajomi, z którym się po prostu umówiłem, tak? Albo tak jak wy, znaliśmy się z YouTube'a i po prostu postanowiliśmy, że się spotkamy i spędzimy razem trochę czasu. Jak to wygląda takie poznawanie obcych ludzi? Raczej się nie poznaje, bo tak jak jesteśmy tutaj na tym campgroundzie, w Stanach jest taka, nie wiem, taki zwyczaj, każdy szanuje swoją prywatność. Może tutaj sąsiad do mnie podejść, zagadać, ale raczej się tak nie spędza czasu. No, musi coś kliknąć naprawdę mocno, żeby... Ale znowu jak poznajemy innych podróżników, to klikamy od razu, bo mamy podobne zainteresowania i poznaliśmy tak sporo osób, tak jak na przykład Marilyn i Billy, poznaliśmy Lee i tą jego żonę, także dużo czasu spędziliśmy z nimi i od razu właśnie poczuliśmy wspólnego takiego vibe'a. To musi być po prostu odpowiednia osoba, także no nie mamy takich dużo sytuacji, w których zajeżdżamy na campground i z kimś się tam spotykamy, siedzimy razem, raczej się to nie zdarza, ale czasem się zdarza. Tak, nie jesteśmy ogólnie, nie czujemy się samotni, ale czasami mamy coś takiego, że po kilku miesiącach przebywania tylko ze sobą zaczyna nam już odwalać i potrzebujemy wtedy na przykład pojechać do Chicago i się spotkać z naszą rodziną i znajomymi. Naczynia będą znajomymi. Ej, to jest podejrzane. No. To jest podejrzane, co tam się dzieje. Może się pójdziemy zapytać. Nie, bo wtedy cała magia, wiesz, ja na przykład powiedzą, że nie mów nikomu, ale robimy tam amfetaminę od kilku dni. No to sobie daje. Chcecie spróbować z naszymi testerami? I tak się zacznie Breaking Bad po polsku. Liczyliście, ile was kosztuje takie życie? Liczyliśmy, ale właśnie w 2020 roku, przed pandemią, nagrałam nawet o tym osobny film i wyszło mi wtedy chyba około $1600 miesięcznie, tak. Na chwilę obecną jest to na pewno o wiele więcej ze względu na ceny paliwa. Musiałabym chyba jeszcze raz to zrobić, ale to wszystko też zależy od tego, jaki mamy miesiąc, bo czasami jeździmy bardzo intensywnie. Teraz jak jesteśmy na zachodniej części Stanów, to tutaj są o wiele większe odległości niż jak zwiedzaliśmy część wschodnią. Naszymi największymi wydatkami są opłaty za paliwo, opłaty za jedzenie w tej chwili. I co chyba internet, bo my potrzebujemy jednak sporo internetu, no i ubezpieczenie. Ale jak się żyje takim stylem życia, to się nagle okazuje, że tak naprawdę wiele nie trzeba człowiekowi. Ja nie uważam, że to jest drogi styl życia ogólnie. Nie, nie jest. Inwestycja w samego kampera, oprócz inwestycji czasu, ile mniej więcej kosztowało? Bo $3,500 kosztował kamper. To jest zagadka. Mamy takie szacunkowe kwoty, bo do pewnego momentu liczyliśmy, ale jak się coś buduje 2 lata, to już się odechciewa po prostu to wszystko zbierać. Ja myślę, że około $15,000 kosztowało to wszystko, żeby zbudować. No to nie jest dużo. No nie tylko, że dużo. Kupa pracy i też doświadczenia, bo jak rozumiem, nie pierwszy raz młotek w ręku trzymałeś. No tak. Ja pracowałem na budowlance, remonty, także ja poza tym lubię takie rzeczy robić, lubię tworzyć rzeczy rękami, więc do pewnego momentu miałem nawet przyjemność, jak już się to przedłużało, to już mniej mnie to bawiło. Ale jakbyśmy mogli się... Niczego nie żałujemy, ale gdybyśmy mogli się cofnąć w czasie, to wolelibyśmy kupić coś, albo też ruszyć w drogę trochę wcześniej i budować w drodze. Kończyć może w drodze. Po prostu ruszyć wcześniej i zwiedzać, a nie 2 lata siedzieć w Chicago i po prostu dopieszczać tam. Tak. No ale też z drugiej strony to jest tak, że budowaliście coś i nagle może tak bardziej doceniliście to właśnie, że już ten projekt doszedł do końca. Może jakbyście byli w trasie, to zawsze byłoby coś za tydzień. Na pewno by się też przeciągało i przedłużało, bo by się już nie chciało. Poza tym jeżdżąc tak nie ma się warunków. Ale mimo wszystko uważam, że ważniejsze jest ruszyć niż przygotować się do perfekcji, bo nigdy nie wiesz, co ci nie ruszysz, to nie wiesz, czego potrzebujesz. Nigdy nie wiesz, co ci tak naprawdę potrzeba, więc... Już nam słońce zachodzi do tego stopnia, że zaraz będziecie musieli mrużyć oczy, więc takie jedno pytanie, bo w sumie go nie poruszyliśmy. Jakiego rodzaju treści można znaleźć na waszym kanale na YouTubie? No więc my założyliśmy kanał praktycznie w tym samym czasie, kiedy ruszaliśmy w drogę. Pierwszy vlog jest o tym, jak właśnie pakowaliśmy całe mieszkanie, przenosiliśmy się do autobusu i o tym też jest nasz vlog właśnie. Pokazujemy nasze życie, nasze przygody, nasze podróże, ale przede wszystkim samych siebie. Tak. My jesteśmy bardzo tacy otwarci, wydaje mi się, albo mam nadzieję, że trochę śmieszni. Pokazujemy po prostu nasz styl życia siebie. Jest. A że ten styl życia się wiąże z podróżami, także jest dużo ciekawych miejsc i dużo fajnych widoków. Tak. Godzinę nagrywamy? Właśnie pyknęła 53 minuta, plus jak dodamy to wcześniej, nagraliśmy razem godzinę. Ja mam nadzieję, że nie dasz tego wszystkiego, bo mi by się nie chciało chyba tyle słuchać. Nie, żartuję, oglądać. Dlatego właśnie tak myślałem, że jak sobie posiedzimy trochę i się poznamy, to... Tak. Nie, bardzo fajnie, bo tak gładko poszło. Na pewno byśmy czegoś takiego nie nagrali 3 dni temu. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszą historię. Jeśli macie ochotę, no to oczywiście wpadajcie do nas na kanał. Cash może podrzuci linka na dole, może nie. Tak. To już godzinę nagrywamy, to są właśnie efekty tego. Po prostu już nie mam miejsca w mojej głowie. Zmęczenie, nie. Zabieram to. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, nastąpiło pewne zmęczenie materiału, już musiałem od nich uciec z tym statywem, bo się zamotali już kompletnie. Zdecydowanie polecam wam obczaić kanał Anity i Tomka. Mam nadzieję, że ta rozmowa wam się podobała i my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się i teraz musicie powiedzieć cześć i zasłonić obiektyw. Szybko. Cześć. Pa, pa. O Jezus, jak przypomina.